Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na drugiej części konferencji prasowej. Są ze mną piłkarze Gryfa Słupsk, zaczynając od mojej prawej strony Hubert Klamrowski, Kacper Dawid, Michał Wiśniewski i Bartosz Rynkwelski. Mamy przygotowane od kibiców pytania do zawodników. Pierwsze pytanie, bardzo ogólne. Jak zostaliście przyjęci w klubie w Gryfie Słupsk? I zaczniemy od Bartosza. Wejście do drużyny było bardzo proste, bo przez lata jak grałem w Bytomiu, to znałem tych chłopaków z Gryfa i przyjęcie było bardzo ciepłe, także nie miałem żadnego problemu z wejściem do drużyny. Dziękuję, Michał. Dla mnie też nie było problemu z zaaklimatyzowaniem się, już byłem 3 lata temu też w Gryfie. Część drużyny została, wiadomo, wymieniona, ale jest dużo osób, które już kojarzę i znałem wcześniej, więc nie miałem z tym żadnego problemu. Kacper? No to ja pewnie się jak tam pozostali koledzy też z piłkarskiego świata tam kojarzy i no przychodziłem na zieloną obserwować, tak, że też już tam znam chłopaków, większość z boiska, z obejsy gdzieś tam się mijaliśmy, gdzie nie, gdzie taka sytuacja. Dziękuję. Dziękuję. I Hubert? No ja nie znałem tych chłopaków, ale bardzo szybko tutaj zostałem dobrze przyjęty. I no, widać, że drużyna jest grana i mamy wszyscy dobry kontakt. Dobrze, Hubert, jesteś najmłodszym z nowych zawodników Gryfa, więc ciebie pierwszego pomęczymy pytaniami. Jest pytanie od kibica, z kim w szatni dogadujesz się najlepiej po pierwszych tygodniach w Gryfie? No myślę, że na pewno z tą młodszą częścią drużyny, ale starszą też tam mamy dobry kontakt. Myślę, że na pewno z bliźniakami, z jednym i z drugim, z Wiktorem i z Nikonerem. Dobrze. Jak oceniasz poziom drużyny? No poziom jest bardzo dobry. Myślę, że możemy na spokojnie powalczyć o nasz cel, czyli o awans. Dobrze. I jeszcze jedno pytanie do ciebie, Hubert, bo wiem, że nie mieszkasz w Słupsku. Czy męczą cię dojazdy na treningi? No na pewno jest to jakieś tam lekkie utrudnienie, ale na razie daję radę, zobaczymy jak będzie dalej. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Hubert, kibice na pewno są ciekawi, to może powiedz troszeczkę więcej. Skąd dojeżdżasz? Ile czasu zajmują ci dojazdy? Dojeżdżam z Chwaszczyna, to jest taka wioska przy Gdyni. No i tam mam 110 km w jedną stronę i tak półtorej godziny mi zajmuje w jedną stronę dojechanie. Okej, dobra. Dziękujemy Hubertowi. Kacper, to po kolei teraz pytanie do ciebie. Kacper, dlaczego pomimo pochodzenia ze Słupska dopiero w tym roku założysz koszulkę z Gryfem na piersi? To więc tak, chciałbym zacząć od tego, że już kiedyś występowałem w koszulce Gryfa na piersi. Tam za juniora miałem tam rewizor, tam z 4 chyba lata grałem, a później no to tak się potoczyło to, że poszedłem sobie pierw do Jantarostka, tam pierwsze mecze w seniorach. Tam zaczęły się tam małe problemy robić już, spadki, nie spadki, tam już mieliśmy bliziutko, żeby spać właśnie z czwartej ligi. No i co, no i postanowiłem odejść do Sparty Sycelice, tam grałem półtorej roku bodajże. I tu już byłem w trakcie dogadywania wszystkiego z Gryfem i wspólnie z trenerem i z prezesem doszliśmy do porozumienia, że lepszą opcją dla mnie będzie, jeżeli mnie wypożyczą jeszcze na pół roku do Jantarostki i dopiero właśnie w tym sezonie wrócę w pełni do przygotowania z drużyną. Dobra, dziękuję. I pytanie od kolegi, od Daniela. Czy nie brakuje ci pełnej lodówki? To jest humorystyczne pytanie, ale może coś więcej nam o tym powiesz. O lodówce? Skąd to pytanie? Czy nie brakuje ci pełnej lodówki? Nie, myślę, że no wiadomo, że to tam troszeczkę brakuje, tak? Uśmiechem, burzartem, ale nie. No jeżeli chodzi o tą całą sytuację tam wsparcie Cywica, to naprawdę dobrze tam z chłopakami się dogadywaliśmy i wszystko, więc pewnie jest to pytanie Daniela, także okay. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie, na jakiej pozycji czujesz się najlepiej? To już takie pytanie o pozycji lepiej. Myślę, że tak 8-10 takie pozycje, środek pola głównie tam najbardziej mnie interesuje, żeby grać. Okej, dobra, dzięki. Przejdziemy do pytań do Michała. Michał, pierwsze pytanie od razu będzie mocne. Jak ci się mieszka w Słupsku Stabianem? Myślę, że podejrzewam, skąd to pytanie. Mieszka się dobrze, nie mieszkam z Fabianem, ale dogadujemy się bardzo dobrze. Gdzieś tutaj na samym początku złapaliśmy fajny kontakt i faktycznie też pomógł mi na pewno w aklimatyzacji.
Po treningach też gdzieś tam można spędzić wspólnie czas, więc ma to też na pewno dobry wpływ na mnie i mam nadzieję, że w ten sposób też będzie nam łatwiej rozumieć się na boisku. Michał, twoje imię i nazwisko kojarzy się w Polsce jednoznacznie i stąd tutaj widzę kilka pytań od kibiców. Którą piosenkę zespołu Ich Troje lubisz najbardziej? Prawda, nie słucham na co dzień tego zespołu, gdzieś tam pokolenie to może. Nie wbijam się w tą muzykę, którą tworzyli, ale parę utworów kojarzę, na przykład Z Tobą Chciałbym Być. Także coś tutaj może to kojarzyć z Gryfem. Możesz ten zawsze z Tobą Chciałbym Być Gryfem. Właśnie. Może w ten sposób. Michał, czy podobnie jak twój imiennik posiadasz równie dobre umiejętności wokalne? Myślę, że jeżeli spełnimy nasz cel, to będą kibice i tutaj część zespołu mogła się będzie o tym przekonać. Kolejne pytanie, Michał, do ciebie. Czy po awansie do trzeciej ligi zgodzisz się wrócić do czerwonego koloru włosów? Nie wybiegłbym aż tak w przyszłość. Na razie bym się skupił na tych boiskowych celach i z tą otwartą po ziemi, ale nie wykluczam tego, ja myślę, że można by było to tak zwiększyć na koniec fajnie. Tu takie ciekawe pytanie, Michał, czy pokazałeś już w pełni swój potencjał? Czy zostawiasz może fajerwerki na ligę? Zostawiam na ligę, na razie ciężki okres przygotowawczy, czy tam ze swojej strony staram się przepracować. Tu w ostatnich meczach co prawda nie mogłem zagrać, ale mam nadzieję, że w lidze wszystko pójdzie tak jak powinno i te fajerwerki będą mogli kibice zobaczyć. Czy podoba ci się miasto Słupsk i czy pozwiedzałeś już najciekawsze miejsca w mieście? Na razie głównie spędzam dużo czasu na Zielonej. Myślę, że skupiam się na tych wojskowych celach. Gdzieś tutaj dużo trenujemy, przygotowujemy się ciężko i nie miałem może okazji jeszcze w pełni miasta zobaczyć, ale już, tak jak mówiłem, byłem wcześniej i jakieś tam zakamartujemy szansę odwiedzić. Jeszcze jedno, czy jak strzelisz gola, to zrobisz specjalną cieszynkę dla kolegi z Rumi? A, tu kojarzę kolegę. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję tu za pytanie. Jeżeli strzelę, mam nadzieję, że tak się stanie, to jakąś cieszynkę na pewno z jego strony będzie. Dobrze, dziękuję bardzo. No i został nam Bartosz. Bartosz, pytanie. Czy odpowiadają ci godziny treningów, czy trenujesz indywidualnie, kiedy nie ma treningów z drużyną? Nie mam żadnego problemu z dojazdami i z godzinami. Mam wszystko tak poukładane, że jestem na każdym treningu i nie potrzebuję dodatkowych treningów indywidualnych. Mam 100% obecności, nie mam z tym żadnego problemu. Czyje strzały na treningach broni ci się najtrudniej? Tam to pytanie ciężko odpowiedzieć, bo dużo chłopaków potrafi solidnie uderzyć, ale nie powiem, że chłopaki, tylko trenera Mateusza na treningach. Okej, Dawid, jak postrzegasz Gryfa organizacyjnie? Bartek, tak. Tak, przepraszam. Jest to poukładane, tutaj niczego nie brakuje, wszystko gra tak jak powinno i nic tylko się bić o awans. Czy aklimatyzacja w klubie jest już zakończona z twojej perspektywy? Myślę, że tak. Z każdym chłopakiem złapałem jakiś kontakt, tak, nie ma z tym żadnego problemu już. Jeszcze pytanie, jak oceniasz swoje wejścia w pole karne rywala przy stałych fragmentach gry, jakimi są rzuty rożne? Czy wcześniej się z tym spotkałeś? Nie, tutaj spotkałem się z tym pierwszy raz i było to duże zaskoczenie, no trzeba sobie radzić i na pewno mam dużo do poprawy. To pierwsze takie sytuacje, że wchodzę na różne do ofensywy i trzeba też udoskonalić. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy mamy pytanie z sali do zawodników? Proszę. Ale jaka to domina, czy w przyszłości jest przewidziana transfera do naszego klubu? I czy nawet się też zapatruje, bo będę miał przyjście tutaj do Gryfa? Nie, myślę, że jeśli chodzi o mojego brata, to już tak bardziej typowo rekreacyjnie będzie sobie gdzieś tam próbował grać w tą piłeczkę. No nie chce już mu się po prostu, już skończył swój. Piłkarską karierę zakończył swoją taką, żeby gdzieś tam się jeszcze bić o jakieś wyższe cele, tylko czysta hobbystycznie i dla zabawy. Pytanie do Bartosza Rybackiego. Co oceniasz za swoje największe atuty jako bramkarz? Co byś miał powiedzmy takie CV sobie napisać, to co byś chcieli po pierwsze przede wszystkim tam wymienić swoich najlepszych
pamiętam na pewno. Ciężko będzie powiedzieć to, tak jak teraz dużo ludzi mówi, dużo bramkarzy, że pierwsze co to dobra gra nogą, ale to też jest pole do poprawy. Taka jedna cecha, no to myślę, że... ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. No nie byłem na takiej gotowej, nie wiem, no w każdym aspekcie muszę się poprawić, bo przychodząc tutaj do trenera Mateusza, uważam, że na nowo się muszę bronić i wszystko, wszystkie elementy muszę poprawić. Także taka będzie ta odpowiedź. Pytanie do Huberta Kanowskiego. Występowałeś wcześniej w drużynach juniorskich w Gdynia. Więc biorąc pod uwagę to, że będziesz teraz występował przeciwko Wałczykowi jako zawodnik grywa, to czy będzie to taką podwójną aktywacją, żeby pokazać Bałtykowi, że zasługiwałeś na miejsce w zespole sedemskim? Na pewno tam będę chciał udowodnić im, wszystkim zresztą, ile potrafię, ale tam w dobrych relacjach odchodziłem z klubu, więc myślę, że wszystko z głową. Pytanie do Michała Miśniewskiego. Jak klub nasz grywa w momencie, kiedy odchodziłeś, jak klub nasz grywa w momencie, kiedy odchodziłeś grywa, a teraz pod względem organizacyjnym i pod względem ogólnie, jak klub funkcjonuje? Myślę, że dużo się zmieniło. Na pewno też tutaj od wewnątrz gdzieś zmiana na pewno na stanowisku prezesa, trenera. Jest to zauważalne. Myślę, że w dobrym kierunku to poszło. Aczkolwiek ja jak byłem w grypie wcześniej, jak jestem teraz, to nie mogę na nic narzekać. Warunki są bardzo dobre. Także jakbym miał komuś polecić przyjście, to z ręką na sercu mogę spokojnie powiedzieć, że opłaca się przyjść, atmosfera w zespole bardzo dobra, organizacyjnie wszystko jest poukładane jak na tym poziomie rozgrywkowym, więc myślę, że nie można nas narzekać. Pytałem o Kaspra Dawida, jak występowało ci się przeciwko drużynowi, kiedy grałeś w drużynach, które nie walczyły z Subszanami? Jakie to jest uczucie i jak się do tego pochodzi? Myślę, że ty grałeś przeciwko zespołowi w swoich miastach, w którym się pracuje i tak dalej. Myślę, że nic szczególnego tak jak dla mnie. No, lubię przebywać tutaj na zielonej, bo tak jak wcześniej wspominałem, no i tak przychodziłem na te mecze cały czas na tych chłopaków, więc rywalizacja czysto koleżeńska z mojej strony była, bez żadnych tam, żeby kogoś tam uszczypnąć, komuś tam, nie wiem, sfollowować kogoś, tak? To myślę, że luźno. Ale cieszę się, że wróciłem tutaj na zieloną. Mam nadzieję, że udowodnię to też na boisku, że zasługuje, żeby tutaj grać. Pytanie do Huberta Karnowskiego. Jak uważasz, co nie zagrało w Bałtyku, że nie zostałeś tam na stałe i nie udało ci się wywalczyć, no, otrzymać szansę w występie tam w zespole seniorskim? I czy masz troszkę żal też, że Bałtyk ci jakby nie dał znać debiutować w tym zespole seniorskim? Nie, myślę, że nie mam żalu. Myślę, że po prostu to był dobry moment, żeby już zrobić jakiś inny krok. Wiadomo, fajnie by było tam przebić się do tej pierwszej drużyny. Nie udało się, trzeba dalej pracować. I teraz trzeba pokazać w lidze, że jestem gotowy na tą czwartą ligę i że zrobimy ten awans. A co skłoniło cię do tego, żeby wybrać akurat Grypa, który jest tak oddalony od tego miejsca zamieszkania? Czemu jeśli nie zdecydowałeś na jakiś klub bardziej w tym mieście? Bo bardzo mi się podoba tutaj organizacja jakby i ile ludzi angażuje się w ten klub. Widać, że tu kibiców jest pełno, dużo przychodzi na mecze i to na pewno też był taki fajny punkt, no bo wiadomo, że z kibicami gra się no najlepiej, jak są na trybunach. Dziękujemy bardzo. W takim razie pozostaje nam życzyć zawodnikom przebicia się do pierwszego składu i samych najlepszych chwil i oczywiście awansu w naszym klubie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.